Pan senator Pęk, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Senacie. Ta debata, którą od kilkunastu godzin toczymy, jest tak naprawdę debatą pozorną. Tak naprawdę państwo już dawno zawyrokowaliście o tym, że zarówno ta, jak i wszystkie poprzednie kluczowe ustawy Prawa i Sprawiedliwości są totalnie niezgodne z konstytucją, nie nadają się do niczego. Wszyscy występujecie w uzurpatorskiej roli Trybunału Konstytucyjnego. Dziś wszyscy znają się na konstytucji i wszyscy pełnią obowiązki Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z obecnym tutaj panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zapominacie państwo z ogromną szkodą dla demokracji polskiej o tym, że jesteśmy w suwerennym parlamencie polskim, że trwa proces legislacyjny, że obowiązuje domniemanie konstytucyjności prawa tworzonego w parlamencie, że przed nami decyzja pana prezydenta, że przed nami chociaż teoretycznie, ale absolutnie możliwe skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Macie to wszystko, lekceważycie to wszystko, nie uwzględniacie tego wszystkiego. To wszystko odbywa się z ogromną szkodą dla demokracji. To wprowadza w Polsce sztuczną atmosferę jakiegoś przewrotu, jakiegoś działania uzurpatorskiego, niezgodnego z prawem. Tymczasem my w naszym programie wyborczym chyba najmocniej podkreślaliśmy konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. I zawsze czuliśmy ogromne poparcie społeczeństwa w tym zakresie. Czujemy je nadal. To nie jest tak, że jedyną opinią publiczną jest ta opinia, która tutaj mocno jest słyszalna i ma oczywiście do tego prawo, ażeby protestować, bo to jest kolejny dowód na to, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym. Ale za nami stoi również cała rzesza zwykłych, szarych obywateli, często bardzo boleśnie skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, polski wymiar sprawiedliwości, którzy nie wychodzą, nie protestują, nie mają takiego wsparcia, nie mają takich możliwości finansowych, organizacyjnych, ale zapewniam państwa, że jest to o wiele większa rzesza niż ta, która w tym momencie głośno krzyczy w dużych miastach naszego kraju. To sprawa pierwsza. Jeśli chodzi o meritum, reforma jest konieczna, bo tak naprawdę od 1989 roku nie było żadnej gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Stanowiska wszystkich środowisk prawniczych, nie tylko sędziowskich, dzisiaj rozmawiamy o Sądzie Najwyższym, ale wszystkich poszczególnych korporacji prawniczych, było zawsze jedno. Nihil novi, nic nowego, ma być tak, jak było, a my mamy mieć pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i środowisk prawniczych w Polsce. Działo się to z ogromną krzywdą dla tysięcy absolwentów wydziałów prawa w Polsce, którzy kończyli te wydziały i stawali przed nieprzebytym murem korporacji prawniczych. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło tą reformę otwarcia korporacji prawniczych, hermetycznych, zamkniętych. Jakie było wielkie larum, jaki był opór. Te drzwi zostały otwarte, może niekiedy tylko uchylone, ale młodzi, ambitni, świetnie wykształceni prawnicy mieli chociażby teoretyczną szansę dostania się do zawodów prawniczych. Wcześniej takiej szansy nie było. I mówmy po prostu, nazywajmy rzeczy po imieniu. Tymi korporacjami rządziły rody, klany, jak najbardziej zamknięte, całkowicie kontrolowane. To nic dobrego wymiarowi sprawiedliwości w Polsce nigdy nie przynosiło. Środowisko prawnicze, środowisko sędziowskie nie przeszło ani lustracji, ani żadnej wymiany pokoleniowej. Do idei lustracji przyłożyło swoją negatywną rękę, bo zawsze torpedowało lustrację środowisk prawniczych. Każdą lustrację krytykowało, torpedowało i dużo szybciej uchwalono by w Polsce
ustawę lustracyjną, gdyby nie właśnie takie oportunistyczne stanowisko środowisk prawniczych. Szanowni Państwo, reforma jest potrzebna, reforma jest konieczna. I tu nie chodzi o jakiś spór na poziomie Olimpu prawniczego, tego przerzucania się tymi niesłychanie skomplikowanymi wykładniami prawniczymi, które są dostępne tylko i wyłącznie może rzeczywiście dla jakiejś elity intelektualnej środowiska prawniczego. Tu chodzi o to, że ta odmieniana tutaj we wszystkich przypadkach niezawisłość i niezależność w oczach zwykłego Polaka staje się wartością samą w sobie. Ona jest jakby celem i środkiem wszystkich tych działań i tych wszystkich tutaj starań, ażeby tą reformę zablokować. A przecież za tą niezawisłością i niezależnością ma stać sprawiedliwość, ma stać dobro, ma stać ład społeczny. I tego Polacy bardzo często nie widzą. I tutaj różnimy się bardzo stanowczo co do diagnozy rzeczywistości. Środowiska prawnicze mają przekonanie o swojej niezwykłej wyjątkowości. Przecież to nie my powiedzieliśmy o tej nadzwyczajnej kaście. Przecież to nie my, a pani prezes Gersdorf tu w Senacie kilkanaście dni temu powiedziała o tym, że to taki książęcy zawód. Oczywiście, że takie czy inne wypowiedzi jeszcze nie przesądzają o jakichś prawdziwych, głębokich przemyśleniach. Ale one są przejawem takiego oderwania od rzeczywistości, takiego przekonania o jakimś wiecznym namaszczeniu na miarę właśnie suwerena. My wszyscy chcemy państwa prawa, ale nie chcemy państwa prawników. Już o tym mówiłem poprzednio przy dyskusji o KRS-ie. Państwo prawa to nie równa się państwo elit prawniczych. I wbrew pozorom, wbrew temu, co ciągle nam chcecie tutaj wmówić, że niszczymy demokrację, te reformy przeprowadzamy właśnie w trosce o demokrację, bo każda władza, a sądownictwo jest również władzą, która odrywa się od tego korzenia, jakim jest suweren, prędzej czy później się degeneruje. Władza ustawodawcza i władza wykonawcza podlega stałej kontroli, stałej wymianie przez proces wyborczy. Władzy sądowniczej nie ma czegoś takiego. Ten proces wyborczy cały czas jest skonstruowany w jej łonie, w jej wnętrzu. Więc tym bardziej w pewnych newralgicznych punktach ta władza również musi być pod kontrolą społeczną. I to przywracamy. To musimy przywrócić dla dobra przyszłości, dla dobra demokracji. I nie robimy niczego, czego nie zrobiono w bardzo wielu krajach ugruntowanej demokracji zachodniej. To, że tam obowiązuje taki czy inny wariant, że nie wszystko, co my wprowadzamy, da się pokazać w jakimś jednym, innym kraju, to jest nasze suwerenne prawo. Wprowadzamy pewien model mieszany, autorski i ma on działać, bo taka jest wola większości parlamentarnej. Proszę Państwa, ta reforma jest konieczna. Ta reforma jest konieczna właśnie w tym aspekcie dyscyplinarnym, bo tu według Polaków pojawiają się największe nieprawidłowości. Przecież zwykły Polak nie jest w stanie ocenić tego, czy jakiś wyrok został wydany zgodnie z taką czy inną metodyką pracy sędziego, czy jakąś tam doktryną prawa karnego czy cywilnego. Ale Polak, zwykły obywatel jest w stanie ocenić, czy tam jest uczciwość, czy tam jest korupcja, czy tam jest ponoszenie konsekwencji za ewidentne zło. System postępowania dyscyplinarnego wymiaru sprawiedliwości nie działa. Przecież znamy te statystyki. Mówiliśmy również o tym poprzednio, o tym, że skargi dyscyplinarne zawsze są albo zamiatane pod dywan, albo nieuzasadnione, albo oczywiście niezasadne i tak dalej, i tak dalej. No gdyby to sądownictwo dyscyplinarne funkcjonowało dobrze,
nikt by tego nie ruszał. Ale jeszcze raz podkreślam, nie może ten system na dłuższą metę funkcjonować dobrze, bo nikt z nas nie jest Duchem Świętym, wszyscy jesteśmy obarczeni pewnymi wadami, wszyscy jesteśmy podatni na różne zło i dlatego nie można zostawić sądownictwa samemu sobie, z wyłączeniem oczywiście kwestii niezawisłości w orzekaniu w konkretnych sprawach. To jest jak najbardziej wartość podstawowa, wartość zasadnicza. Ale jeszcze raz podkreślam, niezawisłość tak, bezkarność nie. Demokratyzacja, połączenie wymiaru sprawiedliwości z kontrolą społeczną tak, korporacjonizm nie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pan senator Jan Żaren, bardzo proszę.